Nazywam się Barwicka. Magdalena Barwicka. Jestem właścicielem studio wizerunku. W życiu kieruję się mottem: albo coś robisz bardzo dobrze, albo nie rób tego wcale. Kiedy byłam małą dziewczynką, marzyłam o byciu artystką. Od dziecięcych lat mama uczyła mnie, jak powinna wyglądać kobieta. Jak należy o siebie dbać, chodzić, ubierać się czy malować. Miałam ogromne szczęście, bo szybko trafiłam do tak zwanego show biznesu. Dorywczo współpracowałam jako hostessa z agencją reklamowo-eventową. Tutaj zaczęłam spełniać swoje marzenia o pracy z ludźmi, wystąpieniach na scenie. W każdej pracy dawałam z siebie 120%, a dzięki temu szybko dostałam propozycję pracy biurowej w zaprzyjaźnionej agencji, gdzie bywałam hostessą. I tak z hostessy stałam się osobą, która uczestniczyła w organizacji eventów, sesji zdjęciowych i reklam dla różnych firm. Wtedy też odkryłam w sobie pasję do makijażu. Pierwsze kroki makijażowe stawiałam pod okiem mamy, która to uczyła mnie, jak podkreślić swoją urodę naturalnym makijażem. Sama się stylizowałam, aż w końcu ktoś to zobaczył i dostałam propozycję, aby przygotowywać modelki do sesji i pokazów mody. Byłam w niebo wzięta, bo w końcu mogłam robić to, co kocham, a przy okazji łączyć pasję z zarabianiem pieniędzy. Pojawiły się także kolejne propozycje. Prowadziłam eventy, a także program w lokalnej telewizji. Przez 3 lata towarzyszyłam Mikołajowi z Labonii jako Śnieżynka, gdy odwiedzał Białystok. To było niesamowite przeżycie. Nie dość, że mogłam przebywać blisko tak wspaniałej osoby, to także wspierałam cel charytatywny. Pomagaliśmy chorym dzieciom. Sprawialiśmy, że na ich twarzach pojawiał się uśmiech. To coś wspaniałego. Jednak pracując w agencji, zaczęłam myśleć o własnej firmie. Uczęszczałam na różne szkolenia z przedsiębiorczości, aż w końcu trafiłam na Letnią Akademię Biznesu. Zainspirowałam się tam swoją dotychczasową działalnością i postanowiłam założyć agencję hostess. Pomysł zrealizowałam, a dodatkowo w moim startupie świadczyłam też usługi wizażu i stylizacji włosów. Wróciłam w końcu do Suwałk, mojego rodzinnego miasta. Właśnie tu postanowiłam otworzyć swój biznes stricte związany z kosmetyką, kosmetologią i szeroko pojętym wizerunkiem. Liczne szkolenia i doświadczenie ze staży pozwoliły mi zaoferować kompleksowe usługi z zakresu pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. Mimo szerokiej oferty wyspecjalizowałam się w pielęgnacji skóry. W ciągu tygodnia wykonuję głównie zabiegi na różne problemy skórne, a w weekendy ciężar mojej pracy przenosi się na stylizacje okolicznościowe, na chrzciny, wesela czy śluby. W zeszłym tygodniu miałam ślub i nie było wątpliwości, że właśnie do Magdy przyjdę, gdyż nie był to mój pierwszy makijaż u niej. Makijaże są przepiękne, nie są sztuczne. Magda stara się, aby podkreślić urodę, a nie zrobić z nas tak zwane sztuczne lalki, także było przepięknie. Goście byli zachwyceni, makijaż trzymał się do rana. Nie dość, że makijaż był świetnie dopasowany do mojej urody, do całej stylizacji, to w dodatku mogłam się rozluźnić, poplotkowałyśmy, świetnie Magda rozluźnia atmosferę, także jest to też bardzo ważne w dniu ślubów, tak ważny w dniu dla każdej kobiety. W swojej pracy najbardziej lubię to, że każdy dzień jest inny, nie ma w nim monotonii. Codziennie zdobywam nowe doświadczenia, pogłębiam swoją wiedzę i poznaję nowe klientki. Kosmetyka jest dziedziną, która stale się rozwija, idzie do przodu, wciąż pojawiają się nowości, a dobra kosmetyczka powinna za tym nadążyć. Staram się być na bieżąco i rozwijać poprzez uczestnictwo w seminariach czy kursach. Uwielbiam też kontakt z ludźmi. Przyjemność sprawia mi rozmowa z nimi, a satysfakcję daje ich zadowolenie i dobre samopoczucie. Cieszy mnie też fakt, że klientki po wizycie często do mnie wracają. Bardzo miło, kiedy ktoś potrafi się fachowo zająć naszym wyglądem. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważny element całej stylizacji. Magda jest wspaniałą, perfekcyjną stylistką, której warto zaufać i oddać się w jej ręce. Wygląd oraz estetyka to ważne elementy, które często decydują o tym, jak odbierają nas inni, czy tego chcemy, czy też nie. Magda jest profesjonalistką, posiada należycie odpowiednią wiedzę. Pamiętam pierwsze spotkanie z Magdą. Niesamowita profesjonalistka, pomyślałam. Przeprowadziła dokładny wywiad,
zbadała skórę, postawiła diagnozę. Otrzymałam zalecenia dotyczące pielęgnacji kosmetycznej, gabinetowej oraz domowej. Wyprzedzając pytanie, tak, dzisiaj czuję się piękna. Niejednokrotnie bywam też psychologiem. Moje klientki przychodząc na wizytę wiedzą, że mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami, podzielić doświadczeniami z życia, poradzić się albo po prostu porozmawiać. Bardzo lubię przychodzić do studia wizerunku pani Magdy Barwickiej. Najczęściej korzystam z zabiegów na twarz oraz makijażu wieczorowego i dziennego. Wychodząc ze studia czuję się odmłodzona, ale nie tylko. A najważniejsza jest dla mnie zadbana skóra. A piękna skóra to przecież szczęśliwa klientka. Kocham pracę z ludźmi. Musisz wyczuć, czego dana klientka czy klient oczekuje. W przypadku zabiegów na twarz, oprócz diagnozy skóry, musisz sprawdzić, z jakimi problemami dana osoba się zgłasza. Nie zawsze głównym problemem jest sucha skóra czy zmarszczki. Czasami bardziej klientom dokuczają zaskórniki na nosie czy brodzie, niż fakt, że na jego skórze pojawiają się oznaki starzenia. Oczywiście jako specjalista musisz ukierunkować zabiegi tak, żeby zadbać o najlepszą kondycję skóry. Zawód kosmetyczki i makijażysty na przestrzeni lat bardzo mocno się zmienił. Kosmetologia przeplata się z medycyną estetyczną. Sama osobiście zaczynałam od wykonywania makijaży, natomiast z biegiem czasu moje klientki dopytywały się o inne zabiegi. Dlatego też skorzystałam z kursów na przedolanie rzęs. Obecnie bardzo modny jest lifting i botox rzęs, dlatego też postanowiłam zrobić taki kurs. W tym zawodzie ważne jest podążanie za trendami, śledzenie nowinek oraz pokazów mody. Naszym zadaniem jest sprawienie, aby kobieta nie tylko wyglądała pięknie, ale również się tak czuła. Nazywam się Karolina. Uczę się w ZDZ Suwałki. W dzieciństwie już zaczęłam podkradać kosmetyki mamie, aby próbować z makijażem. Kosmetyczka to jeden z zawodów rzemieślniczych. Nazywam się Gabrysia. Uważam, że dla każdego praca powinna sprawiać przyjemność, dlatego też wybrałam ten zawód. Kończąc tą szkołę, można podjąć pracę w gabinetach kosmetycznych, w gabinetach odnowy biologicznej i spa. Mam na imię Magda i jestem osobą niezależną. Od zawsze chciałam otworzyć swój własny salon. Mam na imię Klaudia. W moim zawodzie ciekawe jest to, że mogę ciągle pracować z ludźmi i mogę doskonalić swoje umiejętności poprzez uczestniczenie w różnych kursach, targach i innych warsztatach. Zawód ten wymaga nieustannego doskonalenia się poprzez kursy, warsztaty, a kończąc na studiach kosmetologicznych. Po tej szkole mam duże możliwości rozwoju. W przypadku makijażu musisz wyobrazić sobie wizję kobiety, która właśnie do Ciebie przyszła. Nie zapominając oczywiście o tym, że ostateczna wersja musi współgrać z jej osobowością. Makijaże ze zdjęć, które klientki na początku wizyty pokazują, nie zawsze po ich wykonaniu pasują do danej urody czy charakteru modelki. Plany na przyszłość? Chciałabym powiększyć zespół mojego gabinetu, zatrudnić pracowników i kto wie, może otworzyć ośrodek szkoleniowy? Ostatnio namówiła mnie pani Magda do skorzystania z lekcji makijażu. Dzięki temu wiem, jak teraz podkreślić swoją urodę oraz wykonać makijaż do pracy i wieczorem. Zależy mi na tym, żeby podnosić standardy usług w salonach kosmetycznych i dzielić się wiedzą z nowymi pokoleniami młodych, ambitnych ludzi. Nazywam się Barwicka. Magdalena Barwicka. Codziennie zdobywam nowe doświadczenia, pogłębiam swoją wiedzę i poznaję nowe klientki.